Co jest w sercu żywej wiary? W sercu żywej wiary jest świadectwo Boga. Świadectwo, które mówi: tak dla mnie jesteś ważny, jako moja córka i syn, że dla ciebie nie przestanę mówić, zwracać się ku tobie, wychodzić ku tobie. Taka jest wymowa tej sceny z dzisiejszego pierwszego czytania, że w sercu kultu jest umieszczone świadectwo, jak czytamy. W ogóle te tablice kamienne nazwane są świadectwem. Świadectwem miłości Boga. Świadectwem troski Boga. Świadectwem odpowiedzialności Boga. Jego wiernego bycia pośrodku swojego ludu. Jezus przez swój krzyż i zmartwychwstanie, przez swoją Eucharystię, przez dar Ducha Świętego stanie się świadectwem wiernej miłości, która nigdy się nie wycofuje. W sercu żywej wiary jest świadectwo Boga, a nie ludzka doskonałość i moralność.